konkursie tutaj portretów Kole. To jest, zdaje się, 14. edycja tego konkursu. Prace są zatytułowane Analogie. Są to trzy prace wykonane w technice mokrego kolodionu, którą wykonuję już od kilku lat. Jest to dosyć stara technika z połowy XIX wieku. Także wydaje mi się, że jest to dosyć ciekawa fotografia. Dzisiaj było podsumowanie konkursu fotograficznego Portret, otwarcie wystawy pokonkursowej oraz gala, na której wręczyliśmy nagrody w konkursie. Także dzisiaj odbywały się warsztaty fotograficzne. Tutaj jeszcze jutro także są warsztaty. Warsztaty prowadzi Sebastian Siembok, czyli przewodniczący w naszym konkursie. Osoby, które wybierały zdjęcia, ale finalnie jakby dzisiaj, teraz jakby po jakimś tam miesiącu czasu, gdy ja widzę jeszcze raz te zdjęcia, które już są wydrukowane w takim formacie dosyć konkretnym, który sam w sobie robi jakieś fajne wrażenie, no jestem zaskoczony jakby poziomem tych prac. To, nie wiem, jak to Oldze udało się zrealizować. Sam ten PR w ogóle tego konkursu fotograficznego rzeczywiście był dobrze przeprowadzony. W ogóle ta impreza dzisiejsza też była bardzo fajna jakby. Ja jestem zaskoczony po prostu tym, ile tutaj się dzieje, ile tutaj osób dzisiaj przyjechało, jaką wiedzę mogli dostać. I przede wszystkim fajna jest ta historia tych wszystkich zdjęć, które są dzisiaj na ścianie. Niestety, z tego co wiem, nie udało się wydrukować takiego printowego albumu z pracami. Póki co, to będzie za jakiś czas rzeczywiście dostępne, ale jako tak, z mojego doświadczenia i z tego co ja wiem na temat fotografii, to co ja jakby widuję i co ja oglądam na przykład w jakichś chociażby takich księgarniach fotograficznych, to co dzisiaj wisi na tych ścianach, to jest bardzo fajny poziom. I ja gratuluję wszystkim, którzy przysłali zgłoszenia i gratuluję wszystkim wyróżnionym. Kolejne to już nie wyróżnienie, a nagroda PRESS została ona przyznana dwóm osobom. Wśród tej nagrody wchodzą tutaj książka dla autorki oraz także akredytacja na Polo Blues Festival jako fotograf, który będzie miał dostęp do sceny, także na backstage. Czyli będzie miał wyłącznie na fotografowanie też tam zespołu. Także na naszą scenę zapraszamy Olgę Bej, która otrzyma tą nagrodę za fotografię przyjemną. Przeczytania skrótu, to zdobyła. Poproszę dyrektora Jonna. Zapraszamy do nas. Dyplom dla Mateusza Lenartowicza, autora fotografii pod tytułem po francusku. Żydowa. Nagrodzony nagrodą od dyrektora Miejskiego Domu Kultury Kolej. Jest w Anglii, ale widzimy, że jest osoba wytypowana przez Mateusza do odbioru tej nagrody. I przekazujemy dyplom.
przejdziemy do wręczenia głównych nagród, czyli poproszę o przyniesienie mi koperty z nagrodą z mowy kategorii moda. Także to o, odczytanie nagrodzenia osoby. Sebastian, przekażę to Tobie tą przyjemność. O, to jak najbardziej. Jest to Łukasz Litz za pracę pod tytułem Flowers. Tutaj kontaktowałam się też z panem Łukaszem, niestety też nie mógł dzisiaj do nas dotrzeć, także nagrodę też się skontaktujemy z nim i przekażemy. Mówimy, no mówi się trudno, długi weekend, to poradzimy. Także poprosimy teraz o pierwszą nagrodę z kategorii portret. Sebastian, daj twoje ręce przyjemność odczytywania. Sonia Szustak za pracę pod tytułem Zuzanna. Z tego co wiem, Soni chyba dzisiaj też... Jest ona miała być. Może się jeszcze tutaj dzisiaj u nas pojawić, bo wiem, że jest na festiwalu w Łodzi. Może jeszcze do nas dotrze tutaj w ciągu reszty imprezy. Jeśli nie, to jeszcze wiesz, to też jej przekażemy, już tą pracę będziemy się też z nią kontaktować. Mówię, no nie każdy ma wolne, niektóre osoby mają inne zobowiązania też objęte wcześniej. No i teraz chyba to, co na to wszyscy czekamy, najważniejsza nagroda Grand Prix w tegorocznym konkursie. Tobie zostaje dalej. Uwaga, uwaga. I to jest pani Monika Kryszczyńska i praca pod tytułem Antologia. Będzie można podejść do pani Moniki, zanieść też kilka słów. Dzisiaj dopytać. Dobrze.